czerwone. Wyniosłem tak, bo te czarne to jest od słońca takie cienie ostre. No właśnie, nie tak mi się nie podoba. No, wiesz, to ciebie to jest niespodzianka. Żadna niespodzianka, ja zawsze wygrywam. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w galerii Kronu Kultury Zaskakrajowa. Witam wszystkich gości, przyjaciół naszego dzisiejszego bohatera, dzisiejszego wieczoru, pana Stanisława Matanowicza. Stena Atawy, jeśli chodzi o... Stena Atawy, bo to jest pseudonim artystyczny pana Stanisława. Ja powiem od siebie parę słów, swego czasu nawet spędziłam jakiś czas na słuchaniu różnych wybranych historii życia pana Stanisława, ale to mnie tylko skłania do opowiedzenia w pierwszym zdaniu czegoś bardzo ogólnego, mianowicie pan Stanisław znamy się pewnie tak naprawdę od 2 tygodni, ale jest pan dla mnie przykładem człowieka, który ma talent, a jednocześnie bardzo dużo szczęścia. Takie jest moje odczucie, przynajmniej z tych wybranych elementów pana życiorysu, który znam. Dla wszystkich przyjaciół pan Stanisław jest osobą bardzo dobrze znaną. Dla wszystkich nowych dzisiaj gości naszej wystawy, powiem pokrótce. Pan Stanisław jest doktorem inżynierem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jest jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Artystów Fotografików, członkiem grupy Stodoła 60, tutaj witam też przyjaciół z tamtego okresu. Od ważnym elementem życiorysie jest również zdolności sportowe, bo pan jako młody człowiek był wielokrotnym mistrzem i rekordzistą polskim w rzucie dyskiem. Z rzeczy, które chciałabym jeszcze Państwu powiedzieć, bo to też ważne w życiu. Pan Stanisław urodził się w Lwowie, ale od roku 1971 mieszka w Stanach Zjednoczonych. Teraz już nie mniej, ale pewnie tu i tam. Tak naprawdę od zawsze, bo pewnie od 50 lat interesuje się fotografią. Był wielokrotnie nagradzany w prestiżowych konkursach fotograficznych. Te nagrody, o których warto wspomnieć. Pierwsza nagroda w konkursie Stolica Świata w 1969 roku. Nagroda firmy Hasselblad w konkursie USA Today w 1976. Pierwsza nagroda w konkursie One Day USA w 1984. Pan Stanisław miał też wystawy indywidualne w Princeton University. To jest Art Gallery. Galeria Krytków, pokaz w 1994 roku w Warszawie, Galeria Prezydencka w 1994 i Duża Aula Politechniki Warszawskiej. To wystawa sprzed 3 lat. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałam, wielki talent i wielkie szczęście, jak pewnie w Stanach mówi się o tym American Dream, to trochę też taka opowieść. Oddaję głos panu, panie Stanisławie. Bardzo proszę. Wszystkim bardzo dziękuję za tę wystawę. Bardzo jestem zadowolona, że gościmy Państwa, pana zdjęcia u nas w naszej galerii. Bardzo panu gratuluję i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Serdecznie chcę wszystkich Państwa powitać. Bardzo się cieszę, że widzę tyle znajomych twarzy. Szczególnie dzisiaj, gdzie no już niestety mamy jesień, nie jest może pogoda taka super, za oknem jest ciemno. Cieszę się bardzo, że jesteście Państwo dzisiaj tutaj na tej wystawie. Wystawa
Właściwie to się ogranicza do dwóch jakby elementów. To jest moja wizja architektury i moja wizja natury, tak bardzo ogólnie powiem. Tak to widzę. Może to jest trochę inaczej, może to jest bardzo malarskie, może to nawet coś ma wspólnego z malarstwem abstrakcyjnym. To mnie cieszy, to cieszy moje oko. I dużo nie chcę mówić o fotografii, bo o fotografii uważam nie należy mówić. Jeżeli jedno zdjęcie jest warte podobno więcej niż 1000 słów, to po co mówić? Jeżeli ktoś z Państwa zatrzyma się przy zdjęciu dłużej niż 5 sekund, to znaczy już, że to zdjęcie jest coś warte, że ono jest inne, że ono przyciągnęło wzrok chociaż na te kilka sekund, bo jesteśmy tak bombardowani wizualnie, że właściwie wszystko już przyjmujemy jako coś, co widzieliśmy nie raz, nie dwa, nie wiadomo ile razy wcześniej, więc każdy wizualne doznanie to znaczy, że już to zdjęcie ma jakąś wartość. Więc jeżeli zwrócę uwagę, że ktoś się przygląda zdjęciu, to już będę bardzo zadowolony. Chciałem przy tej okazji podziękować pani dyrektor. Pani dyrektor Marii Juszczyk za takie serdeczne, opiekuńcze tutaj zachowanie w przygotowaniu tej wystawy. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze dwie inne osoby, które były instrumentalne w przygotowaniu tej wystawy. To jest profesor Henryk Chiliński, który właściwie gdyby nie on, to pewno tej wystawy w ogóle by nie było. To jest jego inicjatywa, jego pomysł. Jestem mu bardzo wdzięczny, bardzo jest mi przykro, że go dzisiaj nie ma. Nie czuję się najlepiej. Prawdę mówiąc, jest w szpitalu, nie wiadomo, czy wyjdzie za tydzień, czy za 10 dni, ale jestem myślami z Henrykiem. Chciałem również podziękować panu profesorowi Piusowi Ciapało, który się chowa tam. Pokaż się, Pius. mój też. Długoletni przyjaciel, który też był bardzo pomocny w przygotowaniu tej wystawy. Ja sobie cenię opinię tych dwóch panów, bo ktoś, kto jest na co dzień z fotografią i ogląda to i przez dłuższy czas, to właściwie już emocjonalnie traci kontakt z tym. Także spojrzenie z zewnątrz kogoś, kogo się ceni, jest dla mnie bardzo wartościowe. Chciałem powiedzieć, że mamy młodego tutaj z nami człowieka, pana Jana Karolaka, który będzie nam umilał czas grając na fortepianie. Pan Karolak jest wychowankiem pani doktor Swietłany Parki, która też tutaj jest z nami. Zapraszam do zwiedzania. Mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli jakieś pozytywne wrażenie. Dziękuję bardzo jeszcze raz, że jesteśmy razem. Zapraszam. A gdzie jest reszta? Może się spóźnić, może w ogóle.
plamy zostały czarne, a to czarne szkło stało się białe. Ale zależy, czy się tam, czy krzywo, czy czym innym porusza, to się zmienia. I tu może być tysiące wersji, ale moim zadaniem jest, żebym zatrzymał się na takiej, która dla mojego oka jest przyjemna i mówię, o, to jest to. Każdy może co innego stworzyć, jakby, prawda? I to jest niesamowite. To jest no, największe wrażenie Berlina, jak byłem ostatnio, to właśnie to zrobiło tam. To było tak, że dwóch odkryłem. To jest kolorowe, ale ja to zamieniłem na czarno-białe i ta czarna linia, która tu wyszła, to mi się wydaje, to najpiękniejsza w tym zdjęciu, ta czarna linia tutaj. Już nie mówiąc o tym, że to jest takie subtelne dosyć, prawda? Mimo.